Cześć, witam was, dzień dobry. Troszeczkę mniej czasu ostatnio mamy, bo ratujemy co się da, no, tak szczerze mówiąc. Chciałem tutaj napomknąć tylko tak, 25 kwiecień 2020, czyli teraz sobota, w Katowicach, w okolicach Spodka, można się zorientować bliżej na Facebooku i w gazetach lokalnych. Będzie organizowany jest manifestacja taka pokojowa przez przedsiębiorców. A oczywiście ja tam będę, tak jak byłem w Warszawie. Także to jest jedna z pierwszych dat i tak jak mówię, no tutaj na pewno będę. Manifestacja według zaleceń ma być przeprowadzona w samochodach. Ale no przecież nie stoi niczemu na przeszkodzie, żeby gdzieś tam też ludzie spacerowali, bo to chyba wolno jeszcze robić i do sklepu pójść. Teraz tak z aktualnego podwórka właśnie sobie czytam list z ZUS-u. No i czytam, że przedsiębiorcy, którzy nie mieli uregulowanych w pełni składek w grudniu 2019 roku, czyli znajdowały się w trudnej sytuacji, już w grudniu i nie regulowały należności w tym składek pobieranych przez ZUS, nie będą mogły skorzystać ze zwolnienia z ZUS-u w tym okresie, który jest obecnie. Ja się pytam teraz naszych rządzących i tych ludzi, którzy w tym ZUS-ie pracują, jakie to ma do jasnej cholery znaczenie, czy ktoś się znajdował w trudnej sytuacji w grudniu w 2019, 18 czy 17 roku. Jakie to ma znaczenie? No nie ma żadnego znaczenia. Tak naprawdę powinni być wszyscy zwolnieni z tego ZUS-u. Bo to jest po prostu akurat w tym przypadku śmiech na sali, tak? Jest to przykre, że ten kraj traktuje ludzi w ten sposób i firmy w ten sposób, i teraz jeżeli ty miałeś problemy wcześniej, no to dobijemy cię jeszcze, ci przyciśniemy i jeszcze teraz w tym okresie, w którym się znajdujemy, z winy naszego rządu tak naprawdę, to jeszcze ci dociśniemy, że masz płacić pełne składki i nie zostaniesz zwolniony z ZUS-u. Ciekawe, ile firm w Polsce znajduje się właśnie w takiej bądź podobnej sytuacji i jak to będzie wyglądało. Państwo zamiast użyć takiemu przedsiębiorcy, tym bardziej, który miał jakieś już problemy z opłacaniem ZUS-u, bo może miał gorsze miesiące, bo tak się może po prostu zdarzyć, może zapomniał, może się spóźnił, gdzieś, nie wiem, uciekł przelew, chwilowo nie miał wpływów, tak, na konto, zapłacił w styczniu. Powiedzmy, no to chyba takim ludziom państwo powinno jeszcze bardziej pomóc i to umorzyć, a nie ich dobijać, że tak powiem, żeby już w ogóle zniszczyć ich firmy i zniszczyć to, na co latami prawdopodobnie niektórzy z was pracowali. Okej, okay. Temat mamy, datę poruszoną, to jest 25 kwiecień 2020, godzina 12, zaczyna się manifestacja, jak powiedziałem, Katowice, tam okolice Spodka, dokładne miejsce można się zorientować, tak jak powiedziałem, w mediach społecznościowych i tak dalej, i tak dalej. Chciałem wspomnieć teraz też, bo tutaj za prośbą jednej z osób, które mnie oglądają i tak dalej, co z ludźmi, którzy pracowali na czarno? Ja wiem, okej, okay, można powiedzieć, że to ich wina i pewnie nie jeden z was to powie, bo się na to zgadzali. Ja powiem, że może ich do tego sytuacja też zmusiła i tak dalej, i tak dalej. Choć pracowali dorywczo, mają teraz chore osoby w domu, na przykład z rakiem i obawiają się przez tą całą nagonkę w telewizji i w innych mediach wyjść i pracować. Oni nie mają z czego żyć. Oni nie mają z czego żyć, a to, że ci ludzie pracują na czarno, to też nie jest wina ich do końca i pracodawców, tak jest moje zdanie, tylko rządu, który swoimi podatkami, swoją polityką gospodarczą i tak dalej doprowadza do tego, że ludzie w taki sposób postępują. Co z tymi ludźmi? Nad tymi ludźmi też nikt się nie pochylił i to jest też przykre,
że to państwo tak postępuje. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Słuchajcie, chciałem odpowiedzieć na parę komentarzy i tak dalej, tych negatywnych, bo jakby te pozytywne, dzięki wszystkim. Fajnie, że to się podoba, tak, że rozumiecie, o co chodzi, i tak dalej. Natomiast chciałem na negatywne odpowiedzieć, ale stwierdzam, że to chyba nie ma sensu, bo musiałbym przede wszystkim zacząć rozmawiać waszym językiem. A ja po prostu jestem chyba zbyt dobrze wychowany i zbyt kulturalny na to, żeby wam odpowiedzieć na to, a w języku, którego ja używam, po prostu tego nie zrozumiecie. Więc to chyba na tyle. No, ktoś kto mi mówi, że wiecie, że przestałem zarabiać jako przedsiębiorca. Słuchajcie, ja jako przedsiębiorca sobie dam radę, a ten, który komentuje w taki sposób, to niech to powie tym ludziom, którzy stracili pracę na chwilę obecną. Tym, którzy nie mają dochodów, tym, którzy lada moment pojawią się w statystykach. To jest kwestia miesiąca, dwóch, trzech, tak? Jak się skończą wypowiedzenia, wtedy tak naprawdę zobaczycie, ile osób jest bezrobotnych. I wtedy będziemy widzieć tą katastrofę, która się zadziała i która się będzie działa w polskich domach, w polskich rodzinach, w polskich przedsiębiorstwach, na polskiej ziemi ogólnie, tak? Nie wiem, to mówię, no mógłbym wam odpowiadać, ale po prostu wiecie, no mnie nie interesuje, czy wypalicie papierosy, czy nie, czy jeździcie bez pasów, czy w pasach. Mało mnie to obchodzi, ja nie rozumiem was, o co wam chodzi, tak szczerze mówiąc. Tak jak mówię, no musiałbym odpowiedzieć wam na te komentarze w taki sposób, jak wy mówicie, się wypowiadacie, ale ja po prostu musiałbym się zniżyć do pewnego poziomu, a nie potrafię. To samo tyczy się tych maseczek, tego wszystkiego, tak? No jeżeli dla was autorytetem jest pan Szumowski, który nie wiem, nawet chyba nie zna dokładnie konstytucji, nie potrafi rozróżnić ustawy od rozporządzenia i uważa, że jest wszystko w porządku, bo tak mu ktoś tam powiedział. Pewnie pan Jarosław, tak? Może pan Mateusz Morawiecki. No to jeżeli to jest, jeżeli to są dla was znawcy i to są wasi mentorzy i tak dalej, no to ja wam współczuję. Ja wam współczuję, bo ja wolę posłuchać wirusologów, czyli tych osób, które od lat zajmują się wirusami. Nie wiem, profesora Guta na przykład, który jest moim zdaniem bardzo dużym autorytetem w tym temacie. Profesora Simona, tak, innych ordynatorów oddziałów zakaźnych, na przykład, tak, i tak jak wspomniałem, przede wszystkim wirusologów, bo to są dla mnie osoby, które mają wiedzę na ten temat i są w tej chwili już uciszane, niepuszczane w telewizjach i tak dalej. Mają zabronione, zaczynają mieć zabraniane mówienie, tak jak na przykład profesor Simon, tak, na ten temat. A dla was autorytetem jest pan Szumowski. Pan Szumowski, który chwilę wcześniej śmieje się z maseczek, chwilę później wprowadza te maseczki i tak naprawdę nie przekazuje prawdziwych informacji, w jaki sposób te maseczki dla was mogą się skończyć. Słuchajcie, będę to zamieszczał też na Facebooku z uwagi na to, że na YouTubie, z uwagi na to, że Facebook zaczyna troszeczkę usuwać, także szukajcie mnie też na YouTubie. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się.